Grażyna Torbicka, Hubert Urbański, Olga Lipińska, Tomasz Sekielski, Andrzej Morozowski, Rywin i Martyna Wojciechowska na pogrzebie Mariusza Waltera. Pogrzeb Mariusza Waltera w środę o 11:00 w kościele świętej Anny na warszawskim Wilanowie rozpoczęła się msza żałobna w intencji zmarłego Mariusza Waltera. We wtorek 13 grudnia media obiegła informacja o jego śmierci. Współwłaściciel grupy IT i założyciel telewizji TVN odszedł w wieku 85 lat. Już wcześniej dziennikarze i prezenterzy związani z popularną stacją żegnali biznesmena w mediach społecznościowych. W osobistym wpisie Waltera pożegnała Monika Olejnik, związana z TVN-em od samego początku. Jak przyznała, przedsiębiorca stworzył coś więcej niż telewizję. Żegnaj, Mariuszu kochany. Stworzyłeś więcej niż telewizję, współtworzyłeś demokrację. Nigdy nie zapomnę 1997 roku, dzięki Tobie. Od pierwszego dnia mojej pracy w TVN, wierzyliśmy, że możemy zdobywać świat. Pracując w wolnych mediach, ambitną, ciężką i odpowiedzialną pracą realizowaliśmy marzenia. Zawsze tęskniłeś za swoim ukochanym Lwowem. Teraz my tęsknimy za Tobą. Dzisiaj patrzysz na nas Jankiem Wejhertem, czytamy na jej profilu. Dziś prowadząca kropkę nad i wraz z tłumem innych gwiazd stacji TVN, a także tych, którzy mieli okazję współpracować z Mariuszem Walterem, zjawiła się na pogrzebie, który odbył się na warszawskim Wilanowie. Zgodnie z wolą najbliższych, ceremonia miała charakter prywatny i mieli na nią wstęp jedynie goście posiadający zaproszenie. Rodzina Mariusza Waltera poinformowała też wszystkich zaproszonych, by nie kupowali kwiatów i wieńców pogrzebowych, a pieniądze przeznaczone na ich zakup przekazali fundacji TVN. Przed ceremonią fotoreporterzy uchwycili mnóstwo znanych osobistości. Na miejscu zjawili się M.in., Grażyna i Adam Torbiccy, Bogna Sforowska, Maja Komorowska, Olga Lipińska, Tomasz Sekielski, Andrzej Morozowski, Lew Rywin, Marta Kuligowska, Oliwier Janiak, Jerzy Owsiak, Renata Dancewicz, Hubert Urbański, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Jolanta Pieńkowska i Leszek Czarnecki, Tomasz Lis, Klaudia Carlos, Martyna Wojciechowska, Katarzyna Kwiatkowska oraz Agnieszka Woźniak-Starak. W ostatniej drodze na cmentarzu Mariuszowi Walterowi towarzyszyć będą jedynie rodzina i przyjaciele. Mariusz Walter był reporterem, reżyserem i przedsiębiorcą. Swoją przygodę z telewizją zaczynał w latach 60. od pracy w TVP. Udało mu się zrealizować kilka filmów dokumentalnych, w tym Powrót Eurydyki z 1969, Grze o wszystko z 1970, czy Prawo Archimedesa z 1977 roku. W latach 70. Walter stał się szybko jednym z najbardziej cenionych dziennikarzy i producentów telewizyjnych. Był pomysłodawcą m.in. cyklicznej audycji TVP Studio 2. W 1984 założył wraz z Janem Wejhertem Holding IT, International Trading and Investment. Przedsiębiorstwo otrzymało koncesję od władz PRL na sprowadzanie sprzętu elektronicznego z zagranicy i dystrybucję w Polsce filmów na kasetach wideo. W 1997 Walter stanął na czele telewizji TVN, której kierownictwo w 2001 przekazał synowi Piotrowi. Walter od ponad 11 lat nie miał wpływu na ramówkę TVN. Żartował, że z uzależnienia od telewizji wyleczyła go córka Sandra. Odczepiłem się. Od stacji też. Ale z przyjemnością oglądam, mówił w wywiadzie dla Polityki. Przedsiębiorca od lat był notowany na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Informację o śmierci Mariusza Waltera podała stacja TVN24.